pierwszym liście do Koryntian odczytujemy takie słowa: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg tym, którzy Go miłują. I te słowa powinny zamknąć wszelkie dysputy i rozważania, jak będzie w niebie. Ale czy tak się dzieje? Oczywiście, że nie. Bo nas żera ciekawość. Chcielibyśmy zobaczyć, co będzie po tamtej stronie, skoro wkładamy w to tyle wysiłku, zaangażowania, aby to nasze chrześcijańskie życie było jak najpiękniejsze. I Bóg o tym wie, że gdybyśmy mogli, to byśmy zerwali tę kurtynę niepewności. I z tego powodu, aby nie trzymać nas aż tak w niepewności, dał wielu świętym w Kościele objawienia, jak będzie wyglądało niebo, piekło czy czyściec. Rzecz jasna, nie jest to widok 1:1, dlatego że człowiek, który ma ograniczenia i psychiki, i ciała, nie jest w stanie pojąć całego piękna nieba i nieszczęścia piekła. Dlatego to wszystko, co przekazują nam święci, jest ubrane w szatę porównań, obrazów. I zatrzymajmy się przy niektórych z nich. Zacznijmy od tematu najtrudniejszego, by potem przejść do tego, na co wszyscy, mam nadzieję, oczekujemy, czyli do nieba. Ale niestety do niego nie dostaną się wszyscy. Wiem, są to bardzo trudne słowa, ale jak słyszymy w katechizmie, Bóg jest sędzią, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Nie chcę tutaj rozwijać jakiejś skomplikowanej teologii piekła, ale mam głębokie przekonanie, że Bóg jest tak miłosierny, że tych, którzy będą chcieli się zbawić, to On zbawi. Ale jednak są osoby, które definitywnie się na Niego zamykają. I właśnie one do tego piekła się dostaną. Aż ciarki przechodzą mi po plecach, jak sobie myślę o tym, czego one tam doświadczą. Najpopularniejszą koncepcją piekła jest wulkaniczna sceneria z dużą ilością ognia, smoły i czarnych postaci, które biegają z trójzębami w ręku. I oczywiście, kiedy to słyszą osoby racjonalnie nastawione do życia, to wprawia ich to w śmiech. Mówią, to niemożliwe, tak to nie będzie wyglądało. Ale pomyślmy, o co chodziło projektantom takiego pomysłu i przedstawienia piekła. Co oni chcieli nam przekazać? I tutaj jest ukazany ból, które będą przeżywały te osoby. I wcale nie będzie to ból fizyczny, ale cierpienie wynikające z oddalenia od Pana Boga. I pod tym podpisują się różne osoby, różni święci, którzy ukazują tę otchłań między osobą potępianą a Bogiem. Błogosławiona Katarzyna Emeryś postrzega piekło jako skalną budowlę, która jest szczelnie zamknięta wieloma zamkami. I tam nie brakuje w jej opisie stwierdzeń, które ukazują mękę potępieńców, jakieś udręczenie, zniechęcenie. Ciekawe jest to, że również relacje, jakie między nimi panują, samymi potępieńcami, jest przerażająca, że oni są wszyscy pokłóceni, że brakuje tam jedności. I również są oni obrażeni na Pana Boga, mają pretensje, chociaż mają świadomość, że sami sobie zapracowali na ten stan. Wizje piekła potwierdzają objawienia, które otrzymała święta siostra Faustyna. Kiedy zobaczyła piekło, była wręcz przerażona, przeżyła wstrząs. Modlitwa do Bożego Miłosierdzia, którego stała się apostołką, została jej podyktowana jako broń w walce o duszę. I dlatego była tak bardzo konsekwentna w propagowaniu jej, bo zobaczyła, do czego prowadzi życie pozbawione Bożego Miłosierdzia. A teraz przejdźmy do tematu czyśćca. Używając języka obrazu, jest to poczekalnia. Stamtąd nie trafia się już do piekła. Także idziemy tylko w jednym kierunku, do radości wiecznej. Z tego powodu doznawane tam cierpienia nie są takie dobijające. Można w końcu żyć nadzieją, że kiedyś się to skończy. Czyściec nie jest jednak przyjemnym miejscem
I to potwierdza doświadczenie, które miał okazję przeżyć święty ojciec Pio. Otóż kiedy raz modlił się samotnie na chórze w kościele, zobaczył nowicjusza, który kręcił się przy ołtarzu. Okazało się, że jest to dusza czyśćcowa, która otrzymała od Boga możliwość, aby sobie skrócić ten czyściec poprzez kontakt ze świętym. No i kiedy święty ojciec Pio z nim rozmawiał, to ten go prosił, aby odprawił mszę świętą. A święty ojciec Pio stwierdził, dobrze, zrobię to jutro. I wtedy ta dusza czyściowa krzyknęła przeraźliwie, to okrutne, i zniknęła. Święty pamiętał do końca swojego życia to wydarzenie i obwiniał się, że mógł w tej samej chwili posłać tę duszę do nieba, a on skazał ją na jeszcze jedną noc w ogniu czyśćca. Na końcu rozważmy temat najprzyjemniejszy – niebo. Streszczając całą moją wypowiedź, można powiedzieć, że jest to miejsce spełnienia moich najgłębszych pragnień. I oczywiście nie mówię tylko tutaj o rzeczach materialnych, tylko o wewnętrznym spełnieniu, o świadomości, że mam obok siebie kogoś, kto mnie tak kocha, że nawet ja sam nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. I kiedy o tym myślę, od razu przypomina mi się piesza pielgrzymka do Częstochowy. Szedłem nią tylko raz, ale to doświadczenie będę pamiętał przez całe moje życie. Zmęczenie drogą, znużenie, bąble na nogach. Już tylko mówiliśmy, kiedy to wreszcie będzie. I kiedy podchodziliśmy na wzgórze jasnogórskie i przekroczyliśmy próg kaplicy obrazu, stanęliśmy i ostatkiem sił powiedzieliśmy, wreszcie. To już tutaj. I właśnie myślę, że tak będzie w niebie. Że te wszystkie moje pragnienia, myśli, jak to wszystko wyglądało, zostaną zrealizowane w jednej sekundzie, bo spotkam się z najczystszą postacią miłości, z samym wszechmogącym Bogiem. Potwierdzają to objawienia świętych. Święta Faustyna w swoim dzienniczku zapisuje, że niebo polega na wchodzeniu w głębinę Bożą, na kontemplowaniu życia wewnętrznego całej Przenajświętszej Trójcy, które jest niezgłębione. A znowu papież święty Grzegorz Wielki stwierdza, że niebo to jest wspólnota ludzi, którzy bardzo dobrze się znają i są ze sobą szczęśliwi. Czy to nie jest przepiękne, że po tamtej stronie będziemy mieli relacje na najgłębszym możliwym poziomie, który będzie nas prowadził do wspólnego patrzenia w kierunku Pana Boga. Poza tym w niebie dojdzie do uzdrowienia wszelkich naszych zranień. Jest to bardzo uspokajające. Trafnie wyraził to święty Tomasz Morus, który stwierdził, że nie ma na ziemi takiej boleści, której niebo nie jest w stanie uleczyć. I tego się trzymajmy. I niech to będzie dla nas motywacją, abyśmy modlili się za naszych bliskich zmarłych i żebyśmy sami podjęli indywidualny wysiłek, abyśmy później razem z nimi byli w niebie.